Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Mini Football. Zapraszam oczywiście do stawienia subika i łapeczki w górę. I nie uwierzycie, co się stało. Rozegrałem jeden mecz, nie nagrał mi się odcinek. I co się działo, już wam mówię. Wziąłem sobie, otworzyłem tutaj jedną paczkę. Poulepszałem sobie piłkarzy. Zmieniłem sobie formację na tą. I wygraliśmy mecz w ogóle 1-0. A teraz sobie testujemy tutaj kolejną formację 5-3-2. Zobaczymy, czy się będzie dobrze grało, czy wygramy mecz. No i jeszcze tutaj odblokowałem nowy szalony taniec. Taki właśnie, o. Więc sobie go tutaj damy. Odblokowałem nowe flagi, odblokowałem nową koszulkę, nowe spodenki. No może sobie zmienimy w tym odcinku, no to spodenki sobie damy takie i koszulkę tą odblokowałem. No to jest koszulka Szwecji, no ale w sumie fajna. Ale teraz buty i skarpetki nam do tego nie pasują, no to musimy sobie też zmienić. Damy sobie te buty z Senegalu i niebieskie skarpety. I takiego mamy teraz zawodnika, no niech będzie. Nowa formacja, nowy zawodnik. Także myślę, że możemy iść rozegrać meczyk sobie. Jeden na jednego, czy wylosuje mi się ktoś z kośnooki znowu? W poprzednim odcinku był jakiś typowy Seba, no nieważne. A teraz kto się wylosuje? O, jakaś dziewczyna. No zobaczymy, czy tutaj mnie ogra dzisiaj. No i moja formacja, jej, ona jest z USA. No i zaczynamy ten mecz. Ja jestem tym razem drużyną w żółtej koszulce. No i kto tym razem zacznie? Zacznie moja drużyna. Dobra, Bart, skupienie, musisz tutaj dobrze grać. Uwierz mi, Bart, ja mówię sam do siebie. Nieważne. No ale dobra, mówicie, żeby tutaj więcej wchodzić w ślizgami, bo rzadko jest faul. Dobre, kurde, on też o tym wie chyba, że, o nie, nie jest dobrze, to jest jakaś dobra zawodniczka. Już miałem powiedzieć zawodnik. Dobrze, Bart, teraz może być dobra akcja, dośrodkowanie. Nie, niecelnie niestety, dobrze, odebranie piłki i znowu może być akcja, znowu dośrodkowanie, znowu niecelne. Co tu się dzieje w tym meczu? Znowu odebranie piłki, ale co tu się stało? Bart chyba stracił przytomność na chwilę, nie wiem, o co chodziło. No i dobra, teraz ciśnij na bramkę, Bart, mówicie, żeby strzelać za pola karnego. No i był strzał za pola karnego, ale no jak widzicie, bramkarz to obronił, też ma babka dobrego bramkarza. Znowu Bart przy piłce i znowu zza pola karnego, mocny strzał i dobitka, jest gol, proszę państwa. No też się nie spodziewałem, aż się podjarałem tutaj. No czyli ta formacja też może być, jak strzeliłem. Ale będziemy sobie różne zmieniać tutaj. No i dobra, jeszcze może strzelimy jakiegoś gola. Kto to... to to wie, już Bart przy piłce, ale tylko na chwilę, ślizgiem dziada. O nie, teraz, o shit. Niestety strzał na bramkę USA, ale no na szczęście niecelny. No i zaczyna drużyna Barta. No i tutaj już widzę, że będzie samotna akcja. Dośrodkowanie. Cóż za akcja, strzał, nie. Kurczę, co to było? Co to było? Aha, koniec meczu. Znaczy koniec pierwszej połowy, okej. Już myślałem, że jakiś faul albo coś. Dobra, i druga połowa. Zaczyna drużyna USA, teraz na pewno będzie chciała tu się zemścić, ale nie będzie tak łatwo. O nie, tutaj bardziej chciał okiwać. Out był, ewidentnie był out. Sędzia kalosz, sędzia kalosz. No i tutaj musisz więcej podań, Bart. Tak mi się wydaje, jak drużyna Hiszpanii normalnie, pyk. O nie, jak on to zrobił? Kurczę, potknąłem się o niego normalnie. O nie, teraz tutaj atak drużyny USA, ale na szczęście bramkarz obronił. Teraz będzie atakował Bart. Cały stadion przebiegł praktycznie sam. I teraz dośrodkowanie, strzał. O nie, kurczę, odebrał mi piłkę. Już normalnie miał być strzał. Nie, szybko, musi być teraz. Musi być 2-0. Chciałbym, żeby tak było. Ślizgiem dziada, dobrze. Podanie do Barta. Kurczę, nie. O nie, faul był, tak? Sędzia kalosz, sędzia kalosz. Żółta kartka? Chyba sobie jaja robisz, to nie było na tyle poważne. Nic się nie stało, a ten mi żółtą kartkę daje. Dobra, zaczynaj, pani z USA. No kurczę, a ja to zepsułem, mogłem spokojnie dobiec do tej piłki i ślizgiem. No nie,
chciałem zrobić śliska, zrobił się strzał na bramkę, także niezbyt dobrze. O, jest bar przy piłce. Nie, kurczę, on ma bardzo dobre ustawienie tych zawodników. Na to wychodzi, dobry ślisk. No i co? Koniec meczu, wygrywam 1-0 tutaj z tą panią. Byłem więcej przy piłce. No ogólnie w tym meczu byłem lepszy, nie ma co się oszukiwać. No i co my tu mamy? Pieniążki zarobione? No, daj mi te siano. 500 aż? No nieźle. O, i tutaj w rankingu wskoczyłem na 13 miejsce. Także ładnie. No i myślę, że wystarczy na ten odcinek. Zapraszam jeszcze raz do zostawienia subika i łapeczki w górę, jeżeli odcinek Ci się podoba. No i do usłyszenia.